Wejherowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 naukę pobiera ponad 700 uczniów w 28 klasach. Szkoła posiada jedną niewielką salę gimnastyczną. Do tej pory większość wydarzeń artystycznych, sportowych odbywały się na holu. Teraz uczniowie i pracownicy oraz dyrekcja mogą pochwalić się wielofunkcyjną i nowoczesną aulą. Oczywiście będzie to pomieszczenie wielofunkcyjne, bo i na gimnastykę w zimie, i na różne zajęcia nie tylko artystyczne. Uroczyste otwarcie nowej auli zbiegło się z dwiema istotnymi dla szkoły datami. 50-lecie istnienia tego budynku, który został oddany do użytku w 1965 roku jako trzecia siedziba liceum, które liczyło już wtedy ponad 100 lat, bo teraz już ma 157. No i oczywiście drugi jubileusz to jest rok teatru, Polskiego Teatru Publicznego, który został ogłoszony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w związku z 250-leciem istnienia Teatru Narodowego w Warszawie. Nowo wybudowana aula ma powierzchnię użytkową prawie 800 metrów kwadratowych, a kubatura całego budynku obejmuje 3000 metrów sześciennych. Sala licząca 243 miejsca siedzące posiada pełną infrastrukturę techniczną, w tym profesjonalną scenę z całym zapleczem. Wyposażona jest w inteligentny system wizyjny, system automatycznej klimatyzacji i zaciemnienie.